Plachty nie wszystko układało się tak pięknie. Pecha miała Justyna Kowalczyk. Na trasie biegu łączonego upadła dwa razy. Finiszowała dopiero ósma i straciła pozycję liderki Pucharu Świata. Upadek na czwartym kilometrze to był błąd techniczny. Kilka minut później na półmetku złamał się kijek i Polka znów leżała. Po biegu zaczęło się opatrywanie ran. Obydwa przedramienia, całe przedramienia mam zdarte. Jeden goleń i na razie jeszcze dalej nie doszłam. Kolano też jakieś zaczyna puchnąć. Wymęczona Polka dobiegła ósma. Wygrała po samotnej ucieczce Teresę Jochał. Druga była Marit Biergen. A to sprawia, że żółta koszulka znów jest jej. Kowalczyk traci 38 punktów.